Jest z nami Robert Łukasik. Witam cię serdecznie, Robercie. Dzień dobry, witam wszystkich, witam was. Jak mija ci wieczór, jak się masz? Ty w pracy jesteś. Tak, wieczór mi mija pracowicie, ciężko, ale to dlatego, że sobie pozwoliłem na to, żeby odłożyć różne rzeczy na ostatnią chwilę. Wczoraj piłem w Ramonie, a dzisiaj muszę za to podwójnie pracować. No ale dobrze, jest Pride Month, trzeba, wiesz, tak na spokojnie do tego podejść wszystkiego, na spokojnie. No właśnie, dlatego wczoraj piłem. Wspieram. Ostatni dni Pride Month. Ostatnia niedziela. Ostatnia niedziela. Robert, jesteś prezesem czy przewodniczącym Stowarzyszenia Pozytywni w Tęcze? Jest to... Prezesem. Stowarzyszenie... I kurwa, prezesem, a nie dyrektorem, zachowuj się. Zajmujecie się, wasze stowarzyszenie zajmuje się głównie profilaktyką HIV-AIDS, tak? Edukacją, wsparciem, profilaktyką. Coś więcej na temat tego stowarzyszenia, czym się zajmujecie, tak przedstaw w skrócie. Ja tylko dodam, jeszcze zanim powiesz, to warto też dodać, że to jest OPP, 1% MUF. Tak, jesteśmy organizacją OPP i to nie jest też bez znaczenia, bo uzyskanie statusu OPP jest też pewnego rodzaju takim zaufaniem społecznym, który się uzyskuje w trakcie swojej działalności. Ale no, trudno będzie mi krótko powiedzieć, co robimy, bo robimy bardzo dużo i szeroko i czasami jak się zastanawiam, jak patrzę na nasze projekty, to myślę sobie, że robimy nawet zbyt szeroko. Ale zacznę od takich projektów, które najczęściej robimy, czyli zajmujemy się edukacją i wbrew pozorom zajmujemy się edukacją w szkołach. Prowadzimy zajęcia edukacyjne, profilaktyczne z zakresu profilaktyki HIV-AIDS i profilaktyki uzależnień w wybranych szkołach na terenie miasta stołecznego Warszawy i te projekty są finansowane z miasta. Oczywiście prowadzimy duży projekt wsparciowy dla osób żyjących z HIV, pacjentów, osób świeżo zakażonych, ale też osób, które długo żyją z wirusem. To jest taki nasz stały projekt, który prowadzimy od wielu, wielu lat. Prowadzimy również zajęcia dla seniorów i to nie są ani dla seniorów LGBT, ani dla seniorów plusowych, tylko ogólnie, generalnie dla seniorów. To jest taki projekt, który otwiera też zjednoczenie na wszystko, co by się bardziej kojarzyło z tęczą. No, tak naprawdę prowadzimy jeszcze tysiące innych mniejszych działań, jak szkolenia dla nauczycieli z zakresu na przykład pisania i realizacji szkolnych programów profilaktycznych. Szkolimy różne grupy zawodowe, społeczne, pielęgniarki, nauczycieli, służbę zdrowia. No, ostatnio też, co prawda nie bezpośrednio ludzie od nas, ale pod naszymi skrzydłami będziemy zajmowali się problematyką chemseksu, czyli osób, które problemowo uprawiają chemseks. No, także robimy, jak widzicie, bardzo różne działania. Muszę cię zapytać o to, bo ostatnio widziałam plakat Krajowego Centrum do Spraw AIDS, mówiąc o tym, że uwaga, pływając w basenie nie zarazisz się HIV. Co? No tak. Tak, znaczy to jest, będzie mi trudno dzisiaj tutaj mówić, bo ja jestem przedstawicielem organizacji pozarządowej i ja chciałbym od samego początku powiedzieć, że ja nie mam nic wspólnego z tą kampanią. No bo właśnie, bo ona absurdalne, to co mi wyszło. Tak, właśnie, ona jest tak absurdalna i tak na jakimś takim poziomie wydawałoby się lat 80. Takich nie pi z tej samej szklanki. Tak, właśnie, tak. No, nie ma, czyli powiedziesz o tej wodzie, to po prostu ja tak... Ja mówię tak, co ty gadasz w ogóle? Ale no taki jest plakat. No. Ja zawsze się śmieję, jak widzę ten plakat, że to znaczy, że można pływać. Można pływać, ale to też, no niestety, ta kampania została już przez nas, przez organizacje, zarówno w te organizacje, które są zrzeszone w koalicji 1 grudnia, jak i też nasza organizacja no, skrytykowała tą kampanię. Tłumaczenie Krajowego Centrum i pracowników jest takie, że każdy materiał, każdorazowo jest przesyłany do Ministerstwa Zdrowia i to Ministerstwo Zdrowia decyduje o tym, jakie treści będą w kampanii. Ale zgadzam się z wami, jest to absurdalne, tym bardziej, że w kampanii nie wspomniano, wspomniano minimalnie o tym, że zakażenie może przenosić się poprzez seks. Nie wspomniano w ogóle zupełnie o PrEP-ie ani PEP-ie.
czyli o profilaktyce przedekspozycyjnej i profilaktyce poekspozycyjnej. Nie wspomniano również o bardzo ważnym aspekcie, który jest wszędzie promowany na świecie, czyli dotyczy N równa się N, czyli niezakaźny równa się nieoznaczalny równa się niezakaźny, co w Polsce jest też bardzo mało rozpowszechnione. My bardzo mocno skrytykowaliśmy tę kampanię, zresztą oberwała mi się też po głowie. Ja jestem na czarnej liście Krajowego Centrum, w związku z tym rozumiem również wasze niezrozumienie, ale trudno mi się odnieść merytorycznie do tej kampanii. Żeby nie było merytorycznie, dodajmy, to jest prawda oczywiście. To jest prawda. Znaczy, z jednej strony my jesteśmy wszystkie świadome i też my znamy, jakie są możliwości, ale dla osób jednak niektórych stereotypowo, tak jakby teraz analizuję, że ci, co mają takie problematykę, znaczy boją się w ogóle wirusa, HIV i w ogóle wszystkiego, to mogą faktycznie to odebrać, że o, mogę się kąpać, wiesz, to chodzi o taką... Nie. Ale dobra, z drugiej strony to jest faktycznie, musimy mówić, ja mam takie inne pytanie dotyczące, że możemy się kąpać, zbliżają się wakacje. Powiedz mi, Robert, czy wakacje sprzyjają większej ilości zachorowania właśnie... Zakażeń na wirusa w ogóle? Jest to, no powiedziałbym, że naturalne i normalne w sytuacji, kiedy mamy więcej czasu, kiedy mamy wakacje, które sprzyjają nawiązywaniu nowym znajomościom, również znajomościom seksualnym, kontaktom seksualnym, no to wtedy automatycznie też jakby sprzyja to możliwościom zakażenia. Nie tylko zakażenia HIV, ale również wszelkimi innymi infekcjami przenoszonymi na drodze kontaktów seksualnych. My zapominamy cały czas o tym, że HIV to jest tylko wierzchołek góry lodowej i szalenie trudno jeszcze zakazić HIV. Są jeszcze 33 inne infekcje przenoszone na drodze kontaktów seksualnych, które są może nie równie niebezpieczne, ale równie nieprzyjemne i dlatego też należy o tym pamiętać, że to nie tylko o sam HIV chodzi w ogóle w tej kwestii. Więcej obserwujemy również, myślę, że tak będzie, chociaż jeszcze to nie wychodzi nam w badanie, więcej będzie nowych zakażeń po pandemii, po okresie izolacji. Ale na razie niechętnie Polacy się testują po pandemii, w związku z tym trudno nam jest podeprzeć się tutaj konkretnymi wynikami, konkretną ilością nowych zakażeń. To, co mówisz, to bardzo ciekawe. Ja myślę sobie teraz o tym, co wspomniałeś, a mianowicie o tym, że będziecie realizować projekt dotyczący hemseksu. To jednak jest rzecz bardzo związana ze środowiskiem MSM, czyli mężczyzn mających seks z mężczyznami. Bardzo. I zastanawiam się, czy rzeczywiście jest to już, bo niektórzy, na przykład w Wielkiej Brytanii, mówią o tym, że jest to już epidemia, że jest to już coś o rozmiarach naprawdę niepokojących. Czy tak też jest w Polsce rzeczywiście, że możemy mówić o epidemii osób, które jakby no nie radzą sobie z bezpiecznym korzystaniem ze środków odurzających podczas seksu? Więc to nie wiem, czy użyłbym słowa epidemia, natomiast jest to rzeczywiście popularne i jest to często stosowane. Jak jesteście też użytkownikami różnych aplikacji randkowych, to pewnie widzicie też, że jest dużo propozycji kryształkowych i każdej innej. W związku z tym to też jakby jest odpowiedź trochę na to pytanie, że widzimy tego dużo, czyli pewnie jest tego jeszcze więcej niż widzimy, bo nie wszystko oczywiście widzimy. Także myślę, że jest to duży problem w Polsce, ale też myślę, że mamy coraz więcej użytkowników, którzy są świadomi tego, że przeginają, że mają z tym problem, szukają pomocy i myślę, że czas najwyższy, żeby mówić o tym, żeby taką ofertę proponować, mówić wprost i może nie straszyć jeszcze do końca ludzi, że to jest jakaś straszna epidemia i nie wiadomo, co za tym idzie, ale jest to taka sama trudność jak uzależnienie od alkoholu. Też nie wyśmiewać. To jest bardzo duża naprawdę trudność poradzić sobie z hemseksem, bo jest to złożona kwestia, a przy tym jeszcze dochodzi oczywiście skłonność do podejmowania ryzykownych zachowań seksualnych i łatwość zakażania się infekcjami przenoszonymi na drodze kontaktów seksualnych. Robert, wytłumacz, co to są właśnie te ryzykowne zachowania seksualne? Właśnie, bo na przykład jak idę często do takiej, jakby nie wiem, do punktu, gdzie robię test na HIV lub na jakieś choroby przenoszone drogą płciową i to mnie się pytają,
problemu, kiedy pan albo pani miała ostatnie ryzykowne zachowanie? Jak ja mogę odróżnić ryzykowne zachowanie? Czy to jest zawsze na przykład seks bez zabezpieczenia, czy to jest po prostu przypadkowy seks w klubie? Bo właśnie, żebyś po prostu wytłumaczył. Generalnie doradca czy doradczyni zawsze zapyta się ciebie bardziej szczegółowo i dokładnie, ale żeby tak powiedzieć jasno i konkretnie, jest to seks bez zabezpieczenia prezerwatywą, ale bardzo często ludziom się wydaje, że jak się przeliżą z kimś, to już mają ryzykowne zachowanie. I tutaj doradca, doradczyni bardzo racjonalizuje takie zachowania. Seks głównie, mówimy o ryzykownych zachowaniach, głównie w sytuacjach, kiedy dochodzi do penetracji, do wymiany płynów ustrojowych potencjalnie zakaźnych, takich jak sperma, wydzielina z pochwy, prejakulat i jeżeli jest stosunek seksualny niezabezpieczony prezerwatywą. Oczywiście są zachowania seksualne, które są bardziej ryzykowne niż na przykład pocałunki i do takich najbardziej ryzykownych zachowań seksualnych należy seks analny w roli pasywnej, bez zabezpieczenia prezerwatywą i ze spuszczeniem się do... Pokazuję. Ja mówię, patrzę! Szalo to nie pokazuje. Ale wiesz co, a zapytam cię o to pytanie, które najczęściej mi zadają, zwłaszcza młode osoby, które wiedzą, że jakąś ja tam wiedzę posiadam z tego zakresu, ale chciałbym zapytać ciebie jako no jednak eksperta, bo ja broń Boże, tak sobie nie myślę. Co z tym obciąganiem? Co? Proszę ja ciebie, co z obciąganiem? A mogę, ja bym chciał tylko dopełnić pytanie, bo często jak się umawiam na przykład na seks, to na przykład mówią tak, anal z gumką, ale loda bez gumki. No to daj odpowiedzieć Robertowi. Okej, dobrze, to ja powiem tak. Seks oralny, my szacujemy ryzyko w seksie oralnym jako umiarkowane. Oczywiście jest tutaj ryzyko w sytuacji, kiedy dochodzi do uszkodzeń, mikrouszkodzeń w jamie ustnej. W szczególności dotyczy to osób, które posiadają różne aparaty ortodontyczne na zębach, gdzie może dojść do uszkodzenia dziąseł. Tutaj jest to bardzo ważne, żeby pamiętać, myśleć o tym. Oczywiście tu chodzi o kontakt z płynem zakaźnym, czyli ze spermą i prejakulatem. Im mniejszy mamy kontakt z płynem zakaźnym tego typu, tym większe jest bezpieczeństwo takiego kontaktu seksualnego. Nie można powiedzieć, że całkowicie wykluczyć, powiedzieć, że to jest całkowicie bezpieczna metoda, całkowita bezpiecznie zachowane seksualne, ale jest to zachowanie seksualne minimalnego ryzyka. Oczywiście, jeżeli dojdzie do wytrysku w usta, wtedy to ryzyko jest zdecydowanie wyższe i no, nigdy nie oszacowuje się procentowo tego, czy to jest 10% czy 20%. Wiele czynników wpływa na to, że czytany seks będzie bardziej bezpieczny czy mniej bezpieczny. Mniej kontaktu z płynem zakaźnym, mniej kontaktu z krwią, uszkodzoną błoną śluzową, tym ten seks będzie bardziej bezpieczny. Generalnie doradcy mówią, że jest to średniego ryzyka zachowanie seksualne. Także tak mogę wymieniająco odpowiedzieć, żeby nie straszyć ludzi, że seks, ale też nie mogę powiedzieć do końca, że jest to najbardziej bezpieczna metoda, najbardziej bezpieczny rodzaj kontaktu seksualnego. Znam bardziej bezpieczny. No najbardziej bezpieczny seks do udowy na przykład, ale pomijając to... Jak do tak, udowy? Do udowy, ja ci później pokażę. Ale pomijając to wszystko, tak zastanawiam się teraz nad jedną rzeczą, jeżeli chodzi o ciebie. Bo zadajemy ci takie pytania, które słyszysz milion tysięcy razy, pierdyliardów razy. Czy ty tak po prostu jako osoba zajmująca się tą działalnością właśnie pozarządową, związaną właśnie z profilaktyką, z opieką nad osobami, które są chore, czy już po prostu nie masz dosyć odpowiadania na te takie bardzo podstawowe, bardzo takie no, banalne pytania, na które każdy powinien dostać odpowiedź, moim skromnym zdaniem, w szkole podstawowej, Bogiem a prawdą. Ale no oczywiście nie dostaje, wiadomo. Wiesz co, oczywiście istnieje jakiś rodzaj takiego, powiem brzydko, w kurwu, że musimy za każdym razem mówić to samo, za każdym razem musimy to powtarzać. Ja należę do ludzi, którzy traktują swoją pracę jako rodzaj misji, także to jakoś niespecjalnie mam z tym problem. Dlatego edukuję z takim zacięciem i będę pewnie robił to do końca moich dni. Ale zgadzam się z wami oczywiście jak najbardziej, że taka podstawowa wiedza powinna być już prezentowana w szkołach podstawowych, już na pewno w szkołach średnich. Na każdym etapie
I to są rzeczy, które są oczywiste. Jak my prowadzimy zajęcia w szkołach, gdzie obalamy mity dotyczące śliny, czy obalamy mity dotyczące komarów, no to jest to żenujące. Jest to żenujące, ale robimy, musimy, ktoś to musi zrobić. I wcale, no, jest to trudne i czasami mi się wydaje, że to zmierzamy donikąd, ale ktoś to musi robić i dlatego chętnie to robię. Prowokacyjnie zapytam cię jeszcze o jedną rzecz, bo zaraz musimy kończyć, ale zapytam cię o jedną rzecz. Mam takie wrażenie, że na marszach równości, paradach równości za granicą dużo więcej uwagi poświęca się wirusowi i chorobie, jaką jest AIDS, a w Polsce jakoś ten temat nie jest moim zdaniem zbyt widoczny. Czy sądzisz, że po pierwsze, czy się zgodzisz w ogóle z tym, a po drugie też, dlaczego tak jest? Może masz jakiś pomysł i nie wiem, czy to dobrze? Zgadzam się z tobą, jak najbardziej obserwujemy to, widzimy te różnice, natomiast też chciałbym powiedzieć, że w organizacjach, które są stricte zajmują się ofertą dla osób LGBT, tak w skrócie, zauważcie, że te organizacje najczęściej nie prowadzą żadnych programów w Polsce, mówię. W Polsce, zupełnie inaczej niż na świecie. Żadnych programów prozdrowotnych, zdrowotnych. Na palcach jednej ręki mogę wymienić organizacje równościowe, zajmujące się środowiskiem LGBT, które prowadzi jakikolwiek program zdrowotny. Rzeczywiście jest mało wspomniane o HIV-ie w Polsce. Wynika, nie wiem z czego to wynika, my w tym roku planowaliśmy bardziej szerzej zaistnieć z tematem HIV, ale to też z tematem HIV, bo temat HIV, mamy wrażenie, jest przez polskie środowisko gejowskie bardzo mocno stygmatyzowane. Ludzie ze środowiska HIV są bardzo mocno stygmatyzowani, ale to myślę, że to jest zupełnie temat na oddzielną rozmowę i na zupełnie inne kwestie moglibyśmy poruszyć. Natomiast powiem tak, ja widzę tę różnicę, ona nie jest dla mnie dobra, natomiast ja też za każdym razem podkreślam, że my nie jesteśmy organizacją do końca stricte LGBT. Mamy tęczę w nazwie, nie wstydzimy się tego, bo wręcz przeciwnie, jesteśmy z tego dumni. Robimy bardzo dużo rzeczy na rzecz środowiska, również na rzecz środowiska gejowskiego i pewnie będziemy robili to do końca dni. Ale też jesteśmy otwarci, nie zamykamy się na szerszy odbiór. Też pamiętajmy, że to jest problem też osób heteroseksualnych, które często zapominają o tym. Robert, na sam koniec, bo prywatnie zajmujesz się czym innym, prywatnie zajmujesz się rozrywką, można powiedzieć, gastronomią, rozrywką. Już nie. Już się nie zajmuję. A, to ty jesteś do tyłu, kochana! Nawet na R już nie? No, ani na R się nie ani zajmuję. Ani na G, się ani na W, na Y, nic. Nie zajmuję się, pracuję już teraz od początku do końca w zjednoczeniu, realizuję tam... Ale faktycznie możemy powiedzieć, że Robert ma duży wpływ też na właśnie na część rozrywkową Warszawy. No to już nic, to dobrze, to moje pytanie będzie nieaktualne. Robercie, my musimy kończyć, lecieć dalej. Dzięki wielkie, że zgodziłeś się znaleźć dla nas czas. Strasznie no to nam do zobaczenia w R. Do zobaczenia w R, do zobaczenia może na trasie i w innych miejscach. Ja jestem taką osobą, która chętnie korzysta z tej infrastruktury, chociaż już nie powinienem, bo wiek mi i tusza ograniczona. Ale chętnie korzystam, chętnie chodzę, poznaję ludzi w knajpach. Uważam, że to jest bardzo przyjemne, bardzo miłe i bardzo chętnie korzystam z tego. Naszym gościem był Robert Łukasik. Dzięki wielkie. Dzięki bardzo. Pozdrawiam serdecznie. Pa.